Profesor Tadeusz Dajczer urodził się w Pruszkowie koło Warszawy 10 sierpnia 1931 roku. Jego ojciec Henryk był dyrektorem dwóch szkół w Pruszkowie. Mama Stefania była osobą bardzo religijną. Tadeusz był najmłodszym z czterech synów. Służbę przy ołtarzu rozpoczął jako gorliwy ministrant. Uczył się w Liceum imienia Tomasza Zana w Pruszkowie, gdzie w roku 1950 uzyskał maturę. Kiedy w wieku 17 lat rozeznaje w sobie powołanie do kapłaństwa i rozwija się w nim maryjność, chce wstąpić do Marianistów, ale okazuje się, że w Polsce tego zgromadzenia nie ma. Wybiera więc warszawskie seminarium duchowne, do którego wstępuje we wrześniu roku 1950. Jak sam mówił, w jego drodze do Pana Boga zawsze ważne były dla niego książki o tematyce duchowej. Te trzy były u początków powołania. Życie wewnętrzne jako droga do świętości staje się jego pasją. W latach seminaryjnych prowadzi zapiski duchowe, w których widać początki tej pasji. Zostają opublikowane po śmierci księdza Tadeusza pod tytułem Trudny kawałek życia. Święcenia kapłańskie przyjmuje 7 sierpnia 1955 roku w Archikatedrze Warszawskiej. W tym czasie kardynał Stefan Wyszyński jest internowany, przebywa w prudniku jako kolejnym miejscu odosobnienia przez władze komunistyczne. Święceń udziela w jego zastępstwie biskup Wacław Majewski. Obrazek prymicyjny księdza Tadeusza ukazuje jego silny związek w tym okresie życia z matką boską płaczącą z lasalet. Po święceniach posługuje w kilku parafiach jako wikariusz lub prefekt. W Warszawie w parafii świętej Teresy od dzieciątka Jezus, świętego Augustyna i Najświętszego Zbawiciela. Włącza się do grupy kapłanów zgromadzonych wokół księdza Aleksandra Fedorowicza, kapłana głębokiej wiary. W roku 1966 w trudnych czasach perelu, po wielu staraniach o paszport ksiądz Dajczer wyjeżdża do Rzymu i rozpoczyna studia z zakresu etnologii religii na papieskim uniwersytecie Gregoriańskim. Polska jest wtedy odgrodzona przez komunizm od zachodniej Europy żelazną kurtyną. Od pierwszych lat kapłaństwa ksiądz Tadeusz pozostaje w bliskich relacjach z księdzem prymasem Wyszyńskim. Przed opuszczeniem kraju otrzymuje od niego bardzo ważne zadanie: ma pracować nad umożliwieniem księdzu prymasowi wyjazdów do Watykanu. W Rzymie jest nakłaniany do współpracy przez służbę bezpieczeństwa. Z powodu swojej odmowy nie może przez kilka lat odwiedzać Polski. W okresie studiów odbywa m.in. podróż do Stanów Zjednoczonych, gdzie zbiera materiały do habilitacji, z części których tworzy najpierw w języku angielskim rozprawę doktorską. Przedmiotem jego zainteresowań staje się kultura ludów Kalifornii, jej wymiar kosmiczny. Mając nikomą pomoc ze strony bardzo wymagającego promotora, Wypracowuje własny warsztat naukowy, posługuje się biegle kilkoma językami. W kilka tygodni po przyjeździe do Rzymu ksiądz Tadeusz jedzie do San Giovanni Rotondo, by spotkać się z ojcem Pio. Spowiedź u tego Bożego człowieka i uczestnictwo w sprawowanej przez niego Eucharystii stają się przełomem w jego życiu. Postanawia pójść za Bogiem do końca. W roku 1968 uzyskuje licencjat na wydziale misjologii Uniwersytetu Gregorianum, a w cztery lata później stopień doktora nauk teologicznych na podstawie rozprawy na temat kosmicznego charakteru młodzieńczych rytuałów przejścia wśród Indian kalifornijskich. Rozprawa ta dostaje najwyższą ocenę, maxima cum laude. Ksiądz Deicher bardzo wysoko cenił teorię genialnego religioznawcy. Polihistoryka fenomenologa religii Mirsi Eliadego, którego poznał osobiście. Uprawiane przez Eliadego z całkowitym oddaniem i naukową pasją religioznawstwo stanowiło dla księdza Dajczera, jak sam to określił, rodzaj naukowej inicjacji. Po śmierci Eliadego czuł się jego kontynuatorem, w pewnym sensie spadkobiercą jego naukowo-badawczych poszukiwań. Studiowanie historii religii przekonuje księdza Tadeusza, że doskonałe ziarno Ewangelii i łaski trafia na ogromnie sekularyzowaną glebę kultur zachodnich, podczas gdy religie pozachrześcijańskie jeszcze nie sekularyzowane, nie posiadające w pełni dobrego ziarna, mają bardzo dobrą glebę. Z refleksji nad tym problemem rodzi się wewnętrzne powołanie księdza Tadeusza do pracy nad glebą ludzkich dusz. I znajduje swój wyraz m.in. w posłudze kierownika duchowego. Po powrocie z Rzymu ksiądz Tadeusz prowadzi prekursorskie wykłady z fenomenologii religii. Jesienią 1973 roku obejmuje stanowisko asystenta na Wydziale Teologicznym Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, na misjologii, a dwa lata później stanowisko adiunkta. W listopadzie 1986 roku zostaje kierownikiem katedry Fenomenologii Religii. Staje się twórcą polskiego nurtu tego typu badań nad religią, wybitnym religioznawcą i teologiem oraz wysoce cenionym wykładowcą akademickim o nieprzeciętnym talencie dydaktycznym. Zajął szczególne miejsce wśród światowych fenomenologów religii. Poszukujących tego, co stanowi o specyfice i oryginalności poszczególnych religii świata, posługując się metodą fenomenologiczną w badaniach nad religiami niechrześcijańskimi, wyróżniał dwa rodzaje religii kosmo i teocentryczne. Chrześcijaństwo umiejscawiał poza tymi dwoma typami religii, jako od nich odrębne zjawisko transcendentne. Poszukiwał jego kluczowych cech nie tylko na poziomie etycznym, kultycznym czy poziomie przeżycia duchowego, lecz na poziomie najgłębszym i najtrudniejszym dla badań religioznawczych, poziomie pojęć doktrynalnych związanych z ujęciem samej istoty chrześcijaństwa. W ramach swoich wykładów sformułował autorską strukturalną definicję religii, zgodnie z którą jest to wyrażający się w formach społecznych egzystencjalny stosunek człowieka do absolutu, w który człowiek wierzy, który czci i w którym szuka norm postępowania oraz zbawienia. Warto odnotować pracę księdza Dajcera u boku redaktora naczelnego Studia Teologica Warszawienzja. Księdza profesora Tadeusza Gogolewskiego na Akademii Teologii Katolickiej, gdzie jak sam wyznał, uczył się pisać i wiele zawdzięczał swemu starszemu koledze. Nie przypadkiem to właśnie oni dwaj jako wykładowcy cieszyli się ogromnym uznaniem. Rozprawę habilitacyjną, uznaną za wybitne osiągnięcie naukowe, przygotował na temat inicjacje i ich wymiar kosmiczny u ludów Kalifornii. Zawarta jest w niej klarowna koncepcja człowieka, którego rozwój jest ściśle uzależniony od kontaktu ze światem nad natury. Na tle ówczesnego piśmiennictwa religioznawczego w Polsce była to pozycja nowatorska. Otrzymała nagrodę Ministra Edukacji Narodowej. Kolokwium habilitacyjne odbyło się 14 grudnia 1981 roku, w dzień po wybuchu stanu wojennego książkę profesorską przygotował na temat buddyzm w swojej specyfice i odrębności wobec chrześcijaństwa. To pozycja bardzo oryginalna i bardzo aktualna, która nieprzerwanie służy następcom księdza Daijcera na wydziale teologicznym w ich pracy naukowej i dydaktycznej. Dzięki niej znalazł się na liście najpoważniejszych religioznawców porównawczych. Stanowi ona rodzaj przewodnika ukazującego dialog międzyreligijny chrześcijaństwa z buddyzmem na poziomie najgłębszym, doktrynalnym, sięgającym do źródeł religijnej motywacji zachowań, do sensu i znaczenia zjawisk religijnych oraz samej istoty chrześcijaństwa. 1 kwietnia 1994 roku ksiądz Tadeusz Dajczer zostaje powołany na stanowisko profesora nadzwyczajnego na wydziale teologicznym ATK, a 18 lipca tegoż roku otrzymuje tytuł naukowy profesora nauk teologicznych. 20 grudnia ma miejsce osobiste spotkanie księdza Tadeusza z ojcem świętym Janem Pawłem II, na jego osobiste zaproszenie. Rozmowa dotyczy spraw duchowych. Ojciec Święty słucha z uwagą. Kończy rozmowę prośbą Daj mi kapłanów. Równolegle z rozwojem naukowym stale narastało u księdza Dajczera pragnienie prowadzenia do Boga osób zainteresowanych życiem wewnętrznym. Po powrocie z Rzymu, w lipcu 1972 roku zaczynają gromadzić się wokół jego konfesjonału w kościele Najświętszego Zbawiciela takie właśnie osoby. Powstaje koło życia wewnętrznego. To pierwsze grono słucha poruszających konferencji księdza Tadeusza, który w tym okresie jest zafascynowany małą drogą świętej Teresy z Lisie. Konferencje przybliżają też duchowość innych świętych: Pier Giorgia Frasatiego, brata Alberta Chmielowskiego, Anielisa Salawy, świętej Faustyny, Jana od Krzyża. Ksiądz Tadeusz staje się już wtedy znawcą życia wewnętrznego i oczyszczeń duchowych w drodze człowieka do Boga. Angażuje się coraz bardziej w posługę kierownictwa duchowego, którą pełni dobierając bardzo indywidualne sposoby prowadzenia dusz. W pewnym momencie ma koło siebie 400 stałych penitentów z całej Polski i z zagranicy, w tym wielu kapłanów. Od wczesnych godzin porannych przed kościołem na tamce tworzy się kolejka do spowiedzi do księdza Tadeusza. Budzi ona zaciekawienie nawet policji. Ksiądz Tadeusz nie szczędzi swojego czasu i sił. Całymi godzinami spowiada i prowadzi nieraz do Późna W nocy rozmowy duchowe. Jesienią 1985 roku w wyniku oddolnej inicjatywy i współpracy z księdzem Tadeuszem Dajczerem i księdzem Andrzejem Buczelem powstaje ruch rodzin nazaretańskich. W szybkim tempie ruch rozprzestrzenia się w Polsce i na świecie. Dziś obecny jest w każdej polskiej diecezji i w 40 krajach świata na wszystkich kontynentach. W tym okresie ksiądz Tadeusz poświęca też wiele czasu na pracę nad tekstami z zakresu życia wewnętrznego. W roku 1992 zostaje wydany światowy bestseller rozważania o wierze, najpierw w języku hiszpańskim w Meksyku, następnie w Polsce. Do dziś książka ta została przetłumaczona na 30 języków świata, ostatnio na chiński, i wydana w 36 krajach świata. W roku 2006 ukazało się jej setne wydanie na świecie i 25 w Polsce. Ksiądz Tadeusz od początku swojej posługi kapłańskiej odznaczał się szczególnym umiłowaniem Eucharystii. Celebrował Mszę Świętą w wielkim skupieniu modlitewnym, tak też udzielał Komunii Świętej. Żył Eucharystią i nauczał, jak nią żyć w codzienności. W ostatnich latach życia księdza profesora powstaje cykl sześciu książek eucharystycznych, które są dziś bestsellerami. Stopniowo dla wielu osób stają się przewodnikami na drodze życia wewnętrznego i pomocą w odkrywaniu miłosierdzia Boga ukrytego w Eucharystii. Ksiądz profesor Tadeusz Deitscher umiera 8 września 2009 roku we wspomnienie narodzin Matki Bożej. Jego pogrzeb odbył się 15 września we wspomnienie Matki Bożej Bolesnej. Grób księdza profesora znajduje się na cmentarzu parafialnym w Pruszkowie. W każdą rocznicę odejścia księdza Dajczera 8 września o godzinie 19 sprawowana jest w Archikatedrze Warszawskiej ofiara eucharystyczna. Dziś nie ma już jego osoby wśród nas. Ale jego dzieła wciąż trwają. Kolejne pokolenia w kraju i na świecie formują się z pomocą rozważań o wierze, które doczekały się już następnych wydań za granicą, a w Polsce z okazji dwudziestolecia edycji tej książki oraz trzydziestolecia ruchu rodzin nazaretańskich. Rozważania o Eucharystii rozchodzą się stopniowo w różne strony świata. Doczekały się już wydań we Włoszech, Hiszpanii, Stanach Zjednoczonych, w Niemczech, Anglii, na Litwie oraz w Rosji. Więcej o osobie i dziełach księdza profesora możemy dowiedzieć się z wydanych w ostatnich latach publikacji. Należą do nich pasja wiary i Eucharystii, tom pierwszy, zawierający świadectwa i wywiady z osobami, które znały osobiście księdza Dajczera, bądź odkryły bogactwo duchowe jego spuścizny. Ukazała się również książka habilitacyjna biskupa Rafała Markowskiego, Rozumienie chrześcijaństwa w badaniach księdza Tadeusza Deitschera w kontekście fenomenologii religii, jak też promowana dziś książka pamiątkowa Chrześcijaństwo wśród religii świata. Na internetowej platformie YouTube można zapoznać się ze sfilmowanym sympozjum Mądry Przewodnik w Drodze do Prawdy jakie odbyło się na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w listopadzie 2015 roku. Warto również odwiedzać stronę Deicher EU w nowej odsłonie, na której można m.in. śledzić bieżące wydarzenia związane z księdzem profesorem i jego dziełami.